Hejka, hejka, witam Was w nowym vlogomasie. Ten vlogmas to będzie takie podsumowanie ostatnich właściwie dwóch dni, bo rozłożyła nas totalnie choroba, wszystkich w trójkę, ale to taka, że jeszcze tak chorzy nie byliśmy, do takiego stopnia, że się tak źle czuliśmy. Jakaś w ogóle taka sinusoida na zasadzie, że myśleliśmy, że już jest lepiej, znowu było gorzej. Praktycznie nie spaliśmy w nocy, bo ja kaszlałam, Miki kaszlał, no po prostu powiem Wam, że katastrofa. Mam nadzieję, że Wy jesteście zdrowi i czujecie się dobrze. Już ostatnie dni przed świętami, także dzisiaj mamy zamiar piec pierniki. Ostatnio właśnie, dwa dni temu bodajże, wieczorem żeśmy robili ciasto na pierniki, gdy jeszcze tak w miarę żyliśmy. Potem noc była ten, no i potem poszło już w dół, ale było fajnie, także wrzucę Wam tutaj kadry z tego czasu, gdy już wszystko ogarnialiśmy. Mikołaj, tata cię goni! Tata się schował! Tata się schował! Gdzie jest tata? Nie ma taty? Tata? Jeju! Ojej! Gdzie ten tata? Niemożliwe! Trzeba go zmęczyć! Ja biegam za tobą teraz! Dać go tu! Ojej! I co, uciekamy? O! Nic się nie stało! Czego się nie robi na dobre duchy. Muszę stąd wleść. Mikołaj, uciekaj. Czas się zabrać za ciasto piernikowe po prostu. W sumie dobrze się stało, bo i tak to ciasto musi leżeć od 24 do 48 godzin w piekarniku. No nie w piekarniku, dzięki Bogu, tylko w lodówce. I mam nadzieję, że nic nie schrzani Was z przepisem i te pierniki jako tako wyjdą po prostu. Dostałam też paczkę od Made in Lab. Tak fajnie, bo na poprawę humoru. Zobaczcie. Sobie ją razem teraz otworzymy. Wybaczcie mi, że ja jestem taka trochę jakby wczorajsza. I co my tutaj mamy? Mamy perfumy i moja ulubiona 70-tka. Krzyś dostał 06, ale powiem Wam, że nie wiem jak pachnie. Powąchamy ją trochę później, gdy nos będzie funkcjonował tak jak u zdrowego człowieka. Ale mamy tutaj jeszcze dużo różnych fajnych rzeczy. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jest w środku. Bardzo dziękuję za paczuszkę. Mega miłe to było. Nie spodziewałam się. Jest to taki prezent. Bardzo dziękuję. Także zobaczmy, co mamy w środku. Weźmy ten pierwszy, dość spory pakuneczek. Nie mam pojęcia, co to może być. Cóż to? Miaci krem sorbet do twarzy. O, fajnie, taki zestaw kosmetyków. I tutaj mamy normalizujący serum przeciw niedoskonałościom. Taki, ale pięknie też zapakowane, mega fajne, dziękuję. Co my tu jeszcze mamy? Mamy przesłodkie pierniczki, takie łosie? Łosie, nie? To nie renifery, tylko łosie, ale przefajne. Dwa są takie, więc będziemy działać. Gdyby moje pierniki nie wyszły, to wiecie, mamy tutaj zapas. Mamy tutaj karteczkę świąteczną. Dotarliśmy do tego wyjątkowego momentu w roku, gdy wszyscy wyczekujemy magicznego czasu z bliskimi. Ale i podsumowujemy mijające 12 miesięcy. Dla nas to też czas podziękowań. Bo dzięki tak wspaniałym ludziom jak Ty, nie tylko znacząco rozwinęliśmy nasze marki, ale także mogliśmy pomagać potrzebującym. Dlatego składając Ci życzenia najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowej w kolejnym roku. Dziękujemy Ci także za to, że jesteś z nami. A teraz odpocznij, odetchnij i ciesz się tym magicznym czasem. Bardzo dziękuję. Te życzenia są tak trafione, że nawet nie macie pojęcia. Wesołych świąt. PS. Przesyłamy Ci też pustą kartkę wspierającą pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Poślij ją dalej i podziel się dobrem.
I tu jest ta właśnie karteczka. Super. Wyspaniali. Hashtag. Bardzo dziękuję. Mamy tutaj jeszcze... Ojej, jakie to ładne wszystko. Taki notes przepiękny. Ej. Zobaczcie, jaki cudny notes. Kalendarz. No rewelacja. Przepięknie to wygląda. Mamy tutaj miejsce na karty, na wszystko. Taki wręcz jak torebka wygląda. No bardzo ładnie to wygląda. Tutaj też mamy jakąś tą Yumi Made in Lab prowokator. Bardzo ładne, bardzo dziękuję. I jeszcze tutaj mamy skarpety świąteczne. Mega to miłe, zazwyczaj takie paczki otwieram z większym entuzjazmem, ale Mikołaj mi śpi. Ja jestem, jak słyszycie, przeziębiona i ledwo gadam, ale jestem bardzo wdzięczna. Cieszę się, że jakoś też mogę to wszystko wspierać. Cieszę się też z mojej... dla Was jakby, za to, że mam okazję promować naprawdę same fajne marki tutaj. Chcę, żebyście wiedzieli, że starannie selekcjonuję to, z kim współpracujemy i są to zawsze sprawdzone miejsca, sprawdzone firmy, sprawdzone produkty, więc cieszę się, że mogę Wam coś takiego tutaj pokazywać i też, żebyście wiedzieli, że takie firmy istnieją. Dobrze, idę popracować, bo mam bardzo dużo rzeczy jeszcze takich biurowych do załatwienia przed świętami, żebyśmy już mieli w święta czystą głowę. Krzyś pojechał, nie wiem czy mówiłam, czy nie mówiłam, Krzyś pojechał na zakupy, jeszcze jakieś tam świąteczne, bo parę prezentów musimy dokupić. Miał to nagrywać, ale powiem Wam, że chcę to zrobić po prostu szybko i wrócić do domu. Tak to wygląda i ja korzystając z okazji chcę im spakować prezenty. Krzysiowi mam tam jakieś piżamki dla niego, które były kupione wcześniej, ale jakoś nie zdążyliśmy ich rozpakować, więc stwierdziłam, że fajnie będzie, że to będzie taki prezent. I dzisiaj ma przyjść dla niego maszynka, taki trymer do brody, bo tego mu brakuje. Te, które testowaliśmy, to wiecie, to takie jest trochę pitu-pitu, no nie? A konsultowałam to z fryzjerką. Obiecująco się to zapowiada. Dostałam SMS-a, że niby ma dotrzeć ta paczka do mnie jako kurierem. Idziemy na górę. I kupiłam nam wszystkim takie piżamki i one są z Kapal. Zamówiłam Mikołajowi do pieczenia pierniczków taki fartuszek. Zobaczcie, przefajne to jest. Taki fartuszek. O, będziemy piec dzisiaj i do tego jest czapka kucharska takiego prawdziwego kucharza, tylko strasznie duża. Zrobiła nam się noc z tych ciastek. Czekaliśmy na tatę, potem jedliśmy, potem jaka jest pełno, dużo jeszcze się działo. Tak, będziemy robić ale mamy coś super. Siup. Ja, czapka kucharska. Ja, jaki słodziak. Ale to nie jest wszystko, tato. Masz fartuch dla niego? Tak. Jak zajebiście. Tylko chyba jeszcze troszeczkę za duży. Chwila na jedzenie. I kochaj, bo to każdy kucharz musi mieć taką czapkę. Ty jesteś tutaj mistrzem kucharza. A Jezus, jaki słodki! Cudowny. Ale to ale ci fajnie pasuje. Czekaj, Mikuś, zostaw! To nie będzie czapy kucharza. Szkoda. Ale słodkie to! Ale mamy przynajmniej fartuch. Mamy fartuch. Będzie czysto. Dobra, Mikołaj, chodź. Tutaj mąkę bierzemy. Pieczemy pierniczki. Tu. Mąkę wysypiesz tu. Super. Otwieramy. Weź mąkę i tu wysyp. Trochę więcej. Więcej mąki. Dawaj mąkę. No, jeszcze trochę. No. Wyciągniemy ją tu. Patrz, tak zrobimy. Teraz ty. Tak. Super! Chodź, wyciągamy. Możesz mamie? Proszę, daj tam. Tam możesz na tą kupę dać. Tam. Proszę. No. Super. No mamy to wiele kosztuje, żeby łopatkami wyciągnąć. Proszę. Jeszcze trochę. Wydaje mi się, że wystarczy. Proszę. Posyp mąką. Tak. Tu posyp mamie. Super. Piątka. Kucharzu ty mój.
O, teraz więcej. I tym będziemy wałkować. Patrz, dajemy tak i tak. Chcesz spróbować? Tak, brawo! Świetnie! Mama tutaj pomoże. To jest takie ciężkie. Tak, zaraz będziemy wyklejać. Super, ty wiesz do czego... Ojej, wywalcowałam palet. Dobra, tu. Siup. Jeszcze mąki, mówisz? Okej, okay. Sam raz. Dobrze. Mama gdzieś tu miała taką brytwankę. No, tu. Tak. Patrz. Zobacz, Miki. Ale dobrze, ja wiem, że ci się spodobało. Zobacz. Mąka druga już. Patrz. Zobacz, Mikołaj. Mamy pierniczkowego ludka. Ty nie ukręcaj mu głowy, proszę, dziękuję. Położysz tam ciastka na blaszkę. Super. Pięknie, chodź, wyklejamy następnego, Mikołaj. Już na pewno jest dobrze położone. Świetnie, proszę. Jaki chcesz kształt, Mikołaj? Tutaj, popatrz, takie mamy kształty. Teraz zrobimy dziewczynkę. Wykroisz? Po tą stroną, tu. Tak, tak. No, nacisz. Robimy? Chodź, razem. Mocno, pomóż mamie. Naciskaj mąkę. Dobra, a zamkniesz mąkę? Dzięki, tak będzie lepiej. Świetnie, brawo! Piernikową dziewczynkę, tam. Tak, pięknie. Ale możesz nie rozpłaszczać każdego ludka, bo nie będziemy mieć jak wsadzić ten. Chcesz laskę? Cięknie nogi. To. Laski wolą. Słuchaj, spróbuj wykroić. Miki, chodź tu, ale ma stopy, chodź tu. Okej, okay. Tu, gwiazdkę. Tak, jeszcze raz. Tam jest prościej. Tu. No dobra. Kiedyś w ferworze walki wszystko jest pod płytą. Spodnie się miał przecież. Robisz kolejne ciastko? Karkołomne to jest. Świetna zabawa, ale... O Jezus, nie dopiero tego. Proszę. No czekaj, to złożymy jeszcze raz. O, teraz możesz pościskać. Teraz ściskaj. Ściskaj mocno. Tak. Tak. Bach. Tu. Tak. Tu. Patrz. Jedna rączka. Tu. Tu. I tak. Ojej. Brawo. Mały kucharzu, chodź. Nie wzięliśmy serduszek. Kurczę, będzie bez serduszek. Odłożysz? Okej, okay, może być gwiazdka z dodatkiem. Dobra, to mama odłoży. Miki? No, czy nie za grube robię te pierniki? Już nie... Okej, okay, czyli jednak to była moja wina. Wyjaśniło się. Wyjaśniło się, cała nasza. Miki, chodź nie tu. Nie wstawaj, Mikołaj. Tak? Teraz ciastek. Tu, tu klepaj. Poklepiesz? Proszę, super. Kładź tam. Na blaszkę. Świetnie. Super. Okej, okay. Zepsuła się. No nic. Ten pierniczkowy ludek ćwiczy jogę. Dobra, no u nas będą takie pierniczkowe ludki. Tak? Teraz ty. Uwaga, naciskamy. Proszę. Jest. Tu mamy. Dajmy. Proszę. Naciskamy. Połóż. No. Jest. Hała. Blało cię. Tak mocno. Zrobić jakieś serce, bo w serce się fajnie nabija farsz, tak mi się wydaje. Ale najbardziej lubię pierniczkowe ludki. No to jest, wolisz. Jest! O! Ach. Dobra. Kolej.
kolejny. Mamy to. Z innym. To do najśmieszniejsza serca ever. Dobra, pomoże teraz gwiazdka. Gwiazdki też są super. Yes. Udało się, ale panu musi być. Musi być ciśnięty panu. Musi być ciśnięty. Jeszcze jedna gwiazdka. Dawaj. Yes. Brawo. Gotowe, może będzie bez palucha. Jest, udała się pierwsza bez palucha. No. Na to połóż swoje lufki. Proszę. Tutaj, na to połóż. Aha, okej. Brawo! O to chodzi! Super! No, połóż, bo to musimy upiec. Wystarczy położyć, nie trzeba odciepać. Ale co udało ci się ugrać? Wszystko! A, takie coś tu byłeś! Ja, super! Jeszcze co? Jeszcze serduszko udało ci się zrzucić wcześniej, tak? Dużo rzeczy ci się udało tutaj zagrabić. Łobuzia! Jesteś łobuz! Wiesz o tym? Ale fartuszek? Fartuszek zawodowy. Zawodowy. No. Ta czapka, szkoda, że nie było takiej opcji dla wszystkich, nie? No, to był czad, ale ty nie zmieścisz na siebie, bo to tam jest jakaś regulacja, ale na pewno nie aż taka. Mama ma twoją czapę. Tacie dajesz. Dziękuję. Mam ubrać? I co, dobre? Czapka, tak. Teraz ja, równo nas rozdzielasz, nie? Po 3 sekundy każdy. Proszę. A może tobie założymy? Ja. Ojo, brawo! Ja. Ale ekstra wygląda. Czekaj, zapniemy tak, żeby nie spadała. Oj, nie widać głowy. Super, pokaż się, tacie. Jaka czapa. Pieczemy pierniczki. A! Tam już wrzask, bo mama poszła. Idę po spodenki Mikołajowi, ale trzeba go całego przebrać. Pamiętacie z paru vlogmasów wcześniej, że dostałam z Bohomos z paczki od Nakomi piżamę i taki dres. I mówiliście, że to jest męski dres, znaczy męska piżama. Mieliście rację, jak byk na spodenkach pisze men. Także Krzyś dostał piżamkę. A ja sobie ją bezczelnie przywłaszczyłam. Także bardzo dziękujemy Nakomi i Bohomos za pomyślenie o moim mężu i przepraszam za to, że wyszła ze mnie po prostu, nie wiem, egocentryczka. Gdzie tak biegniesz? A teraz przypomnijcie sobie kadr z pierwszego vlogmasa. No. Auć. Teraz to ja się uderzyłem. Nawet nie Mikołaj. Tylko i dzielnie maszeruje. Gdzie to tak ucieka szybko? Dawać go? Ja mam za nim biegać? Patrz, on cię niczego nie trzyma. Nawet przez takie małe szczeliny przechodzi. No. Kto tu siedzi między prezentami? Od najmłodszych lat. Tak. Jeszcze nie za bardzo wiesz, o co tam chodzi? Ale już siedzi przy prezentach. Biegaczu! Świetnie ci idzie, Mikołaj. Jesteś normalnie... Mistrz. Mistrz chodzenia. Nikt nie chodzi tak szybko jak Mikołaj. Nikt! Wow! Pięknie. Wow. Nawet nie wyszło tak źle z tymi powciskanymi palcami. A nie, tu jest więcej powciskanych palców. Tak, tak. To są te jeszcze nieupieczone. Tutaj mamy te takie, co Mikołaj się na nich wyżywał. Każdy ma jakąś dziurę. Każdy ma jakąś. Ale będzie idealna kondensacja lukru, coś tak czuję w tych miejscach. Oj, to na pewno tam wpłynie. Mikołaj aktualnie nie dotrwał. Mamy nadzieję, że sobie zrobi drzemkę, bo finisz był ciężki.
Dobra, ja się będę brała teraz za pieczenie ciast, bo chcę zrobić orzechowca, żeby zdążył odwilgnąć do świąt, bo kocham orzechowca. Krzysiowi serniczka. Pierniczka zrobimy później, bo zaraz będziemy mieć te pierniczki, więc pierniczka innego nie zarobiła. Ale wszystko chciałam zrobić takie na pół. No to jak, kochani, w tych vlogmasach, jak się czujesz? Wykończony. Wykończony, to jest jedno słowo, które opisuje nasz vlogmas. Wykończeni. To prawda. I szczęśliwi, bo to też było fantastyczne. Tak, było super. Nam się bardzo podobało. Mam nadzieję, że Wam się również podobał nasz vlogmas. Tym odcinkiem go kończymy, vlogmasa. Tak, przedświątecznego po prostu. Tak. I tym odcinkiem chcielibyśmy Wam również życzyć najwspanialsze życzenia, złożyć najwspanialsze życzenia. Abyście znaleźli taniego karpia. O! Fileta. Fileta taniego. Tak, aby niczego Wam w przyszłym roku nie zabrakło, przede wszystkim nie zabrakło Wam zdrowia i uśmiechu, bo to jest najważniejsze, całą resztę się ogarnie, zawsze to mówimy, żebyście spędzili te święta w gronie rodzinnym, w takim cieple, w dobrym nastroju, żebyście byli szczęśliwi, żebyście kochali najmocniej i byli kochani najmocniej. Ja się przyłączam do tych życzeń, bo Marta jak zawsze składa jak życzenia, to ona tyle rzeczy powie, że ja nie mam już nic do dodania zawsze. To możesz zawsze dodać i ja bym jeszcze dodawałam. Ja wiem, bo to byś mogła i tutaj do rana. Co? Życzyć. My Wam życzymy wszystkiego dobrego, tak żebyście w przyszłym roku do nas wrócili. Nie zapominajcie o reszcie vlogmasów, może nie wszystkie widzieliście, jest cała playlista, na którą możecie sobie przejrzeć i pomiędzy świętami albo w trakcie świąt możecie sobie nas jeszcze zobaczyć. Krzyś podliczył, ile godzin vlogmasów poszło i było chyba 12 godzin vlogmasów. 12 godzin na raz z nami. No, więc jeżeli nie macie czego oglądać między świętami, to maraton z tą familią będzie całkiem zacny. I co, żegnamy się z Wami, do zobaczyska już niebawem. Przyszły rok niesie dużo nowości. Tak, dużo się będzie działo. Dużo się będzie działo, także mamy nadzieję, że będziecie z nami równie licznie, albo jeszcze liczniej, na to też szczerze mówiąc tak trochę liczymy. I co, do zobaczyska. Całujemy Was mocno, wspaniałej Wigilii, cudownego, pysznego karpia, małości, żeby się nikt nie zakrztusił. Pa! Pa.